Okej, 5 na 5. No okej, okay, a to przynajmniej fajnie, że ten facet rzeczywiście tam mówi, tak właśnie mówi otwarcie, że no wiesz, dajcie kulę za to, co się starasz, a nie za to, że nie wiem, że... Ona oczywiście nam daje za to, że no wiecie, staramy się tak dalej, a nie, że o, ją tam gdzieś znalazłem i masz ją przy okazji tego typu rzeczy. Naprawdę miło ze strony pana pasterza. Tak, teraz nam powiedział jeszcze jednak, że jeszcze brakuje mu dwóch kauleków i one właśnie były w tym miejscu z tymi oto dwoma niecelnymi ptakami. Tak, tu się nam przyda mniej więcej dopalacz super ognia i właśnie widzicie, dzięki temu dopalaczowi te kauleki lecą bardzo wysoko, więc dzięki temu możemy je... możemy właśnie pozwolić nawet na jakby leczenie naprawdę wysokich skoków. Znaczy no niekoniecznie dalekich, ale wysokich na pewno. Teraz ten drugi muszę tą kamerę tak trochę obrócić się korzystnie dla mnie. Spadł całkiem ciekawie w dół. No, panie pasażerze, tych dwóch szukałeś? Bo on mówił, że tych dwóch właśnie, że nie widział od jakiegoś czasu, że wojna pomiędzy właśnie tymi całymi blaberami i tymi ptakami, że te całe kauleki wystraszyła i one uciekły. Okej, to ostatni. I oto druga kula od naszego pasterza Popipa. Dziękuję bardzo. O twoich komplementach, no nie zapomnę, jak mówię, fajnie. Nie wiem, jego komplementy tak trochę nie mam, taką trochę inną wartość niż wiecie, jakieś tam komplementy, jakieś tam, nie wiem, podziękowania od innych postaci, dla których tam jakieś zadania wykonywaliśmy. Okej, teraz ten oto gość z patelnią na głowie. Jakiś Romeo? Julia? Romeo? Julia? To oczywiście nie jest przypadkowy zbieg okoliczności. Oczywiście, że nie jest. I czemu jest na tego flaminga widok? Chwileczkę. Wojna pomiędzy blaberami a ptakami. To jest Julia? Zakochałeś się w ptaku? We flamingu? Co? A, po to, że to samo. Nie chcę kamery na tego flaminga, dziękuję bardzo. No to całą Julię tak przypuszczam. Dobra, fajnie, ładnie ćwierka, ale czy to znaczy, że już masz się w niej zakochiwać? Nieważne. I nie chcę... Nie chcę cię widzieć tak często, jak cię póki co widzę. No, więc musimy teraz temu gościowi pomóc, właśnie z tą samą Julią, która też, nie wiem, czy flamingi potrafią latać, nawet nie pamiętam, czy flamingi latają, czy nie, czy są to ptaki loty, czy nie loty. A to powiem, że kiwi nie są, że pingwiny nie są, że strusie nie są, ale flamingi? Chyba są lotami, tak mi się zdaje, nie jestem pewien. Okej, okay, więc teraz pójdziemy się tędy, bo tu pamiętam, był mniej więcej profesor i on też będzie mieć pewien związek z tym oto zadaniem z Romeo i Julią. I tego zadania też nie cierpię. Jakieś nasionka z profesora otrzymamy? Oh, and if you ever need your seed back, just flame the plant, and it will turn back into a seed again. Tak, oczywiście, ty nie poznać, ja oczywiście będę stał i nic nie robił, jasne, świetny pomysł, panie profesorze. Okej, czyli mamy takie oto ziarenko, które wygląda trochę jak taka, nie wiem, morela? Nie wiem, tak trochę to wygląda. I tak, to są takie kawałki ziemi, gdzie możemy takie oto ziarenka posadzić. I z tego wyrastają takie oto kawałki ziemi. I tak, teraz musimy tego użyć, żeby właśnie dostać się jakby do Julii, bo ona też, jak mówię, sama niby nie zleci, niby mimo że jest ptakiem, który tak przypuszczam, że lata. Okej, teraz to nasionko. Tamto nasionko pamiętam, że chyba do niego się było trudno dostać, ale pamiętam, że była metoda z takim jakby podwójnym skokiem. Teraz może ją wypróbuję, chociaż nie do końca właśnie jak to działa ten podwójny skok, czy mi się on uda, tego typu rzeczy. Nie skacz w dół, dziękuję. No, udało się z tym podobnym skokiem. Jak mówię, to trzeba tak od razu po skoku trzeba od razu użyć szarży i też właśnie
cały czas ten skok, ten cały X przytrzymywać, żeby właśnie taki móc daleki, wysoki skok wykonać w miarę, to może pomóc w tym zadaniu. Tak też pamiętam, że jest chyba taka inna metoda z tym właśnie, że można nasionko posadzić tutaj i o tak mniej więcej o to skoczyć, no tak mi się prawie to udało, ten skok właśnie na ten oto kawałek ziemi. Tak mówię, prawie się udało. O, właśnie taki skok miałem na myśli. No, też możemy właśnie stąd tutaj do tego nasionka doskoczyć. Jak mówię, to zadanie no może być no trochę, no też szczerze upierdliwe i tak dalej. Trzeba się trochę nad nim męczyć, żeby móc wszystko w nim tak w miarę sprawnie zaliczyć i tak dalej. Okej, teraz już mamy te kawałki ziemi posadzone. Nie wiem po co to teraz... Czemu teraz tak skoczyłem? Nawet nie wiem. Teraz... O, popchnęło mnie to trochę nieciekawie. No też no trochę, no nie... Mogą wam się te skoki właśnie na tą platformę, na tą ziemię często nie udawać, bo właśnie, nie wiem, coś może pchnąć, coś takiego, naprawdę, jak mówię, tego zadania osobiście nie lubię. Okej, teraz pamiętam, tu była ziemia właśnie tutaj. Teraz idziemy tutaj i mamy kolejne ptaki z tymi oto beczkami, z prochem, dynamitem, czy czymkolwiek to jest. Tutaj kolejne nasionko i teraz musimy strzelić gdzieś tutaj, tak przypuszczam, coś było. O, jest tutaj, widzę kolejny kawałek ziemi, gdzie możemy takie nasionko strzelić. Tu jest trochę jeszcze więcej klejnotów i tu gdzieś będzie, pamiętam, właśnie znowu profesor. Jak on się tu dostał? No, jak on się tu dostał? Nie miał przecież już chyba nasion i tak dalej. A sprawdy to on chyba za bardzo nie jest, więc nie wiem, co on to robi. Tak samo jak ta cała Elora w tym... W letnim lesie z tą całą teleportacją, tak kurczę. Najpierw się pojawia tu, a tu, a potem tam. Jakimś tajemniczym sposobem. My boy! Najpierw w kontekst, a zaraz kurczę, profesor udaje tego. Króla z gier z CDI, z Legend of Zelda. Że próba Zelda, zacząłem ostatnio właśnie grać w Legend of Zelda Ocarina of Time i... Nie wiem, naprawdę się ta gra znosi na świetną i nie wiem, może będzie szansa na Let's Play z niej? Naprawdę jest to szczerze bardzo możliwe, że ją tylko ukończę, jak mówię, Legend of Zelda Ocarina of Time. Nawet polecam, naprawdę osobiście mogę wam to nawet polecić. Okej, teraz strzelimy tutaj, zobaczmy co się stanie. No, tu jest jeszcze drugie takie nasionko, więc chyba muszę je strzelić... Chyba mniej więcej muszę strzelić się w to okienko. A, nie doleciało nawet. No dobrze, trochę się będę musiał tutaj napocić przy tym zadaniu teraz. Oczywiście chyba nie wiem, czemu tego zadania nie lubię. Po prostu tak trzeba kombinować i tak dalej. Ja po prostu nie wiem, ja ogólnie nawet w życiu nie lubię kombinować tak dalej, nie wiem, szukać jakichś tak, nie wiem. Takich złożonych rozwiązań na proste, jakieś, nie wiem, zadania tego typu rzeczy. Jakoś nigdy tego nie lubiłem. A może, chwileczkę, może strzelę to na platformę? O, pff, odbiło się od tego, od dosłownie krawędzi. Może trochę wyżej coś mi tu się uda? O, odbija się od ziemi cały czas. O, a okej, mogę też zrobić tak w sumie, że... Najpierw to podpalę, teraz tutaj pofrunę. To nasionko strzelę tutaj. Chyba, że mi się nie uda oczywiście. Albo tak, mogę po prostu też tak tutaj okrążyć wszystko i to nasionko po prostu tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu zostawię. I teraz to tutaj nasionko posadzę, aby w nim przejdę tutaj. Strzelimy, gdzie przed chwilą stałem. Ja mówię, no tu jest dużo kombinowania, żeby właśnie móc dotrzeć dalej do tej całej Julii. Jak mówię, nie lubię tego zadania. A czy nie wiem, po co to mówię, skoro już to słyszeliście po raz pierwszy. Okej, teraz idziemy tutaj i... To było wszystko, to już jest Julia, tam na górze. Chyba za chwilę kichnę, nie wiem, tak coś się zanosi, tak mi się, nie wiem, coś mi to się kręci. Może powstrzymam, a może nie? Kurczę. Oczywiście nie mogę się powstrzymać, a trudno. Okej, więc to jest ta cała Julia, ten cały Flamik z koroną, blondynka.
Boże! Co to ma z tym głosem? Dlaczego brzmisz jak jakiś, nie wiem... Jak Menel! Dlaczego brzmisz jak Menel? Co jest? Co jest z tym głosem? Boże! Boże! What the hell? Nie wiem, niby mam się cieszyć, że oni by się zjednoczyli i tak dalej, ale what the hell, ten głos! Ten kuźwa głos Julie, Juliet, nieważne! O co kuźwa come on z tym głosem, nawet nie śmiem wiedzieć. Co się jeszcze powiesz? Kurde, no, dlaczego ty się w niej kochasz, ty tutaj? Co ona w sobie ma? To jest ptak! To jest flamik, który brzmi jak facet. Co ty w niej widzisz, gościu? Z patelnią na głowie. Co jest? Dlaczego brzmisz jak żółwiec ze słyszej plaży? Masz ten sam głos jak żółwiec ze słyszej plaży. Co jest? Jeszcze gada, żeby się... By wyszło właśnie, żeby doszłoby do małżeństwa, gdyby nie był taki w ten cały Romeo, taki niski. Dobra, po prostu nie, z tego związku nic nie wyjdzie, nie, z tego związku nic nie wyjdzie, okej? Okay? Nie chcę ich więcej widzieć, okej? Okay? Nie chcę ich więcej widzieć, po prostu nie. To jest po prostu, nie, to jest schiza. Po prostu, łeb mi pyka od tego. Ile w ogóle mamy jeszcze tych kreatów? No gdzieś jedynkę przegapiłem w tym poziomie. No w tym samym labiryncie, no tylko taka jedyneczka, tak dalej. No kurczę, to mi może zająć sporo czasu, wam powiem szczerze. Więc chyba, że po prostu wezmę... O, okej, tam jest. Czy ja tam doskoczę poprzez podobny skok? A, widocznie tam nie doskoczę, więc muszę sobie znowu jakieś nasionko zapożyczyć. No, myślałem, że jednak szukanie tej jedynki mi zajmie trochę więcej czasu. No, to jest tutaj, okej, więc nie mam pytań. Jak mówię, stąd jednak do niej nie doskoczę. Tu muszę postawić nasionko. Jedynka. I zefir ukończony. Więc się... A nie, tutaj się nie szło, tutaj tam był profesor, tutaj właśnie była... Tutaj była droga do końca... poziomu do portalu. Nie chcę was widzieć, nie chcę was widzieć, nie patrzcie na mnie, nie próbuj się na mnie patrzeć. Boże. Dobra, ale przyznaję, ten cały motyw Romeo i Julii, ten cały flaming z tym głosem i to wszystko, to mnie roz... nie, to mnie niszczy, to mnie osobiście po prostu niszczy, dosłownie mnie to niszczy. Kurczę, Grutek romansuje z panią Flaming. Chociaż co się dziwię, widziałem, kurczę, romans lisów z roślinami chociażby, nie wiem. Dobra, koniec poziomu, podda. Ale po tym, co widziałem, muszę sobie zrobić przerwę. Muszę. Dobrze, już mi lepiej. Powiedzmy. Dobra, idziemy do kolejnego poziomu i... Tak, mam jeszcze, jak mówię, jeden poziom na dzisiaj jeszcze zaplanowałem. Dźwięk! Okej, okay, czyli widocznie nawet gra sama w sobie nie chce, żebym po tym wszystkim powrócił do stanu normalności. No, ale ja także jak będę uparty... Uparty! Nie, dobra, idziemy dalej. Tak, teraz już się przejdziemy do ostatniego poziomu w tym let's playu, który na dzisiaj planowałem. I tym poziomem będzie... Scorch, Kraina Żaru. O, to trochę dziwne, że w portalu ten piasek w tle jest taki trochę bardziej... Jest ciemniejszy i ma taki bardziej blady kolor. A tu jest taki żółto-pomarańczowy. Dziwne. I sześciolatki! Sześciolatki Farabi! Czy co to jest za rejon?
Coś ten deseń. Bliski skut, nie wiem. Nie wiem, ja bym się spodziewał jakiegoś, nie wiem, archeologa czy coś, a tu sześciolatki? Czemu sześciolatki? Zatem zobaczymy. O właśnie, może właśnie pogadamy z tą samą dziewczynką, którą widzieliśmy w intrze. Jak cię zwą? Dziewczynka imieniem Gweta Ktua chce pomóc swojemu płatu i mówi jak Elmo Fat. Okej, czyli... A, coś jeszcze? I jest na super sekretnej misji szpiegowskiej. Okej, czyli... Tak, ona mówi o tym, że jej brat został ładowany, jak też widzieliśmy w intrze, że właśnie ci oto żołnierze z maczetami, czy to co są za bronie, zwabili go lizakiem. No w końcu, jak wiecie, to 6-latek i no musi kochać lizaki. Szczególnie serowe lizaki, no